Dzień dobry, witam was serdecznie w Rzeszowie na Podkarpaciu podczas kolejnego posiedzenia Klubu Koalicji Obywatelskiej. Moi drodzy, bardzo, bardzo dziękuję za to, że dzisiaj jesteście z nami. Szczególnie dziękuję wszystkim tym, którzy przygotowali te wspaniałe spotkania, o których zaraz będzie mówił pan przewodniczący Donald Tusk. Bardzo mi miło, że zaproszenie Klubu Koalicji Obywatelskiej przyjęli również samorządowcy. Na ręce panów prezydentów Rzeszowa, Krosna i Sanoka składam podziękowania dla wszystkich. Mielca, inaczej było w rozpisce. Składam serdeczne podziękowania za to, że samorządowcy są, jesteście tutaj z nami. To kolejny przystanek na naszej trasie. Tu jest przyszłość. Tak jak obiecaliśmy, jesteśmy w każdym województwie. A o szczegółach i o tym, o naszych aktywnościach powie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Tradycyjnie, to jest tradycja, być może trochę dla mnie ryzykowna, tradycyjnie rozpocząłem dzisiejszy nasz dzień od takiego wczesnoporannego wyjazdu do Ropczyc, do kapitalnego zakładu pracy. Byliście tam wczoraj i wieczorem dostałem od was informację, od pani senator Rybickiej, od pani poseł Szumilas, była tam was większa grupa w Ropczycach, dostała informację, że kapitalny zakład pracy. Nawet mi się nie chciało wierzyć, że to jest prawda, kiedy mówiłyście, że to jest jedna z najnowocześniejszych i najmodniejszych stoczni jachtowych, ponieważ produkuje tam się bardzo nowoczesne łodzie żaglowe i że są w poważnym kłopocie. Dlaczego zaczynam od Ropczyc, od tego spotkania? Bo ta dzisiejsza wizyta pokazała, na jakim zakręcie znaleźliśmy się wszyscy wspólnie, Polki i Polacy, ci, którzy przede wszystkim uwierzyli we własne siły i uwierzyli w to, że można konkurować z całym światem, jeśli ma się odrobinę odwagi, serca, trochę umiejętności i tej gotowości do pracy. Na jakim zakręcie znaleźli się polscy przedsiębiorcy, od tych najmniejszych, samozatrudnionych, po tych, którzy prowadzą duże zakłady pracy. Tam w Ropczycach, w Regajachcie pracuje ponad 100 osób. I że ci wszyscy ludzie, jak Polska długa i szeroka, potrafią zmieniać rzeczywistość. Właśnie no te symboliczne, najnowocześniejsze w świecie łodzie żaglowe, jednostki pływające, ale też na przykład nowoczesne działa z kompozytów, nie ze stali, dzięki czemu dużo, dużo lżejsze, bo też takie cuda tam produkują, że ci ludzie dzisiaj łapią się za głowę i mówią, że dalej mogą tak nie pociągnąć, że być może trzeba będzie zwijać interes. Przyjeżdżają do nich oglądać ich produkcję i zamawiać ludzie z całego świata. Od monarchów hiszpańskich po bardzo bogatych biznesmenów, wiadomo, to jest towar luksusowy. A oni mówią, że mimo, że mają takie wzięcie na całym świecie, ba, u nich Bezos, miliarder, zamawia części do budowy najnowocześniejszych statków, potężnych statków, które będą wyposażone w elementy produkowane tam w Ropczycach. I będą to najbardziej ekologiczne, wielkie jednostki pływające, właśnie między innymi dzięki innowacyjności, takiej kreatywności tych kapitalnych ludzi z Ropczyc. I oni od zera zaczynali. I oni mi mówią to, co mówią mi wszyscy przedsiębiorcy w Polsce, właśnie od tych najdrobniejszych po tych największych, że to, co najgroźniejsze z ich punktu widzenia, to kontynuacja rządów, które czynią ich działalność kompletnie nieprzewidywalną. I oni tracą w tej chwili, albo są zagrożeni utratą najpoważniejszych klientów, bo wszyscy wokół także widzą, że nie ma stabilnego systemu, że tu co miesiąc, co trzy miesiące premier Morawiecki czy prezes Kaczyński może coś nowego wykombinować
i oni nie są w stanie złożyć najprostszego biznesplanu w tej chwili. To, czym konkurowali, to przecież także tym, że są elastyczni, że potrafią zrobić coś taniej niż inni konkurenci. I oni dzisiaj mówią, że ci inwestorzy, którzy u nich zamawiali różne najciekawsze, najbardziej skomplikowane, najnowocześniejsze, czy to jednostki, czy elementy do różnych innych konstrukcji, znowu rozglądają się za Hiszpanią, Włochami, bo widzą, że tutaj prawdopodobnie tego typu przedsięwzięcia nie mają szans przeżycia. Usłyszałem od właścicieli, od założycieli firmy Rega Jacht w Ropczycach słowa bardzo dla mnie ważne, bo powiedzieli, myśmy tutaj powstali i zaczęliśmy rozbudowywać tę fabrykę dzięki panu, panie Tusk. I to, znaczy, przepraszam, że tak się sam w tej chwili reklamuję, ale były to dla mnie słowa niezwykle ważne. Tylko że puenta była smutna, bo oni mówili, no poprosiliśmy dzisiaj pana rano na to poranne spotkanie, żeby panu powiedzieć, że po tylu latach wielkich sukcesów my być może będziemy musieli sprzedać albo zwinąć tę firmę, ponieważ nie da się pod rządami PiS-u gospodarować. To jest i smutna, i równocześnie optymistyczna konkluzja dzisiejszego poranka, bo jednak ci przedsiębiorcy, podobnie jak tysiące ludzi tu na Podkarpaciu, wierzą, że możliwa jest zmiana tej sytuacji. Tak jak Ropczyce zrobiły na mnie wielkie wrażenie, tak też wielkie wrażenie zrobiły na mnie wybory w powiecie niżańskim, w Krzeszowie. Mówiłem już o tym wczoraj na spotkaniu w Tarnobrzegu. No w ogóle powinienem zacząć od podziękowania dla tych wszystkich, którzy przyszli na spotkanie ze mną w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg, dumne miasto, były województwo i mają powody do satysfakcji i do dumy, ale nie jest to wielkie miasto w sensie ilości mieszkańców. Jeśli dobrze pamiętam, to jest dzisiaj coś koło 45 tysięcy mieszkańców i przyszło 700, może 800 ludzi. Więc to jest kolejne potwierdzenie, jak ludzie niesamowicie potrzebują i nadziei, i naszej takiej wzajemnej energii, jak mają taką mocną, wcale niełatwą, ale mocną wiarę w to, że ta zmiana jest możliwa. I to samo właśnie usłyszałem dzisiaj w Ropczycach. Ale tam w Tarnobrzegu wspomniałem właśnie o powiecie niżańskim i o tych wyborach w Krzeszowie. To jest coś bardzo symbolicznego. Kandydat, który wygrał wybory uzupełniające do Rady Gminy w Krzeszowie, miał przeciwko sobie całą pisowską machinę. Usłyszeliście od niego, że tak naprawdę on nie ma satysfakcji z tego zwycięstwa, takiej pełnej satysfakcji, bo był świadkiem, jak się nawet zastrasza ludzi w małej społeczności, byleby było tak, jak chce tego PiS. Wygrał jednym głosem. Mówiłem o tym w Tarnobrzegu jako przykładzie też, jak ważna jest determinacja, jak ważny jest każdy, nawet ten pojedynczy głos, jak ważna jest kontrola wyborów tych jesienią. Ale to też jest takie, wiecie, bardzo symboliczne. To jest były policjant ze Stalowej Woli. I to w jego ustach słowa o tym, że ludzie są zastraszani, ludzie są zniechęcani, ludzie są... Niektórzy zaczynają się bać, tak, taka jest prawda. Czują się potencjalnymi ściganymi. I pomyślałem sobie, że tak naprawdę to zwycięstwo jednym głosem, ale też moja dzisiejsza rozmowa w Ropczycach, gdzie oni mówili, ci przedsiębiorcy wiedzieli, że mówią też do kamer. Wiemy, że to może nas kosztować, ale nie boimy się, bo bez zmiany my nie przetrwamy. A nie będzie zmiany, jeśli ludzie będą się bali. Dzisiaj właśnie w Ropczycach o 8 rano byłem już zaczepiany o rzecz, która teoretycznie nie ma nic wspólnego z tym, o czym rozmawialiście na Podkarpaciu. Pytają mnie o to, o mój komentarz do sprawy, jaką prokuratura wobec mnie prowadzi. Na Ziobrowa prokuratura w Warszawie w związku z węglem rosyjskim. Ziobro i jego prokuratura prowadzą śledztwo przeciwko mnie,
w związku z tym, z oskarżeniem, że ja ograniczyłem, będąc premierem, import rosyjskiego węgla. Absurdalność tego to jest jedna rzecz i rzeczywiście no, ja już się przyzwyczaiłem do takich działań pisowskiej ekipy, które budzą równocześnie i śmiech, a czasami rozpacz. Ale chcę wam powiedzieć, że jest właśnie rzeczą niezwykle ważną, żebyśmy takie zdarzenia łączyli w pewną całość. Jak te wybory w powiecie niżańskim, jak działanie prokuratury, jak odważne wypowiedzi publiczne przedsiębiorców w Ropczycach. My wygramy te wybory i nie jednym głosem. Tylko musimy pomóc ludziom spełnić ten jeden podstawowy warunek. Żeby się nie bać. Żeby otwarcie mówić, co o tej ekipie myślimy. I nie ma takich miejsc w Polsce, które są skazane na rządy PiS-u, mimo że ja sobie zdaję sprawę, że w tych województwach, w tych regionach, w tych powiatach, gdzie jedynym źródłem dostępnym informacji jest TVP Info, gdzie PiS, tak jak choćby właśnie w Nisku i okolicach, w czasie wyborów i między wyborami ludzi zastrasza, że oni nie mają żadnej szansy, jeśli Polki i Polacy zrozumieją, że wystarczy odwaga i przyzwoitość, żeby zmienić tę ponurą polityczną rzeczywistość, jaką nam PiS zafundował. Wszędzie, gdzie byliście, ludzie biją na alarm. Znaczy, nie mają wątpliwości, że dalsze rządy PiS-u mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla Polski, ale też dla ich zakładu pracy. Takie były wasze rozmowy w Stalowej Woli. Tam się ludzie ciągle łapią za głowę i zastanawiają się, dlaczego kraby, które robią taką furorę na froncie ukraińsko-rosyjskim. Sam pamiętam, ile razy Ukraińcy także mi mówili z gratulacjami, z podziękowaniami właśnie za tę świetną broń. I tam ludzie się zastanawiają, dlaczego rząd PiS-u uznał, że gigantyczne zakupy w Korei są lepsze niż te sprawdzone w boju i produkowane w całości tu w Polsce, w Stalowej Woli, armatohaubice. Co takiego każe temu rządowi zrezygnować z sytuacji, którą wytwarza wojna. Wojna jest złem, ale to zło powoduje także, że pojawiają się pewne przestrzenie, pewne możliwości, które należy umiejętnie wykorzystać. Dziękuję wam za te bardzo poważne rozmowy. Poseł Poncyliusz jest od lat zaangażowany merytorycznie w te kwestie. Dostałem i chciałem ci tu podziękować. Wiele, wiele dni temu bardzo szczegółowy raport dotyczący sytuacji w Stalowej Woli w zbrojeniówce, ale szczególnie właśnie konkretnie sprawy krabów i huty Stalowa Wola. Byliście ze mną w Tarnobrzegu, w Dębicy, w Kolbuszowej, w Krośnie, w Brzozowie, w Nowym Żmigrodzie, w Lubaczowie, w Jaśle, w Jarosławiu, w Leżajsku, w Lesku i w Nisku, jak już o tym mówiłem, w Radymnie, w Mielcu, w Kańczudze, w Jaworniku Polskim, w Gnojnicy Dolnej, w Stalowej Woli, w Przemyślu, w Ropczycach, także ja dzisiaj rano, w Strzyżowie, w Gorzycach i w Sanoku. Ta lista to nie tylko uznanie dla miejscowych społeczności, bo one się zaangażowały także w organizowanie waszych wizyt i spotkań, ale to też lista, która pokazuje, że my na serio traktujemy nasze zobowiązania i ludzi, z którymi rozmawiamy. Tutaj w województwie podkarpackim odwiedziliśmy 22 powiaty i było 20 spotkań otwartych i 74 spotkania środowiskowe. Mówię o tej statystyce nie żeby was zanudzić, ale żeby cała Polska usłyszała, jak Koalicja Obywatelska traktuje swoje obowiązki wobec Polski, Polaków, wobec regionów, także tych regionów, o których mówi się czasami, że są skazane na PiS. Byliście w tylu miejscach, spotkaliście tylu ludzi. Ja dostałem niezwykły zastrzyk energii od tych tłumów, jakie zgromadziły się w Tarnobrzeskiej Szkole, że nie mam żadnych wątpliwości i to powtórzę te słowa po raz kolejny po wizycie
na Lubelszczyźnie i w innych regionach, na Podlasiu, tych, o których mówi się, że tradycyjnie są trudniejsze. To jest bardzo krzywdząca opinia, bo spotykacie samorządowców, przedsiębiorców, nauczycielki, lekarzy, pielęgniarki, rolników. Rolników, którzy dają kolejny sygnał. Dorota Niedziela przekazała mi informację o tym niepokoju i lęku, a słyszeliśmy o tym już także w Lubuskiem i Wielkopolsce. Ceny mleka, które dla producentów mleka, dla polskich producentów zaczynają być no, tak samo zabójcze, jak to, co stało się na rynku zboża, czy robi się w tej chwili ten poważny kłopot na rynku drobiu, jaj, owoców i w tym mrożonek. Jesteście dzisiaj od tego, jako największa siła opozycyjna w Polsce, żeby dokumentować, słuchać, przyglądać się w najdrobniejszych szczegółach każdej sprawie. Każda Polka i każdy Polak muszą w was mieć orędowników ich sprawy. Te sprawy są bardzo podobne wszędzie, gdzie się pojawiamy. Ludzie cierpią z tych samych albo podobnych powodów w całej Polsce od złych, niekompetentnych, skorumpowanych rządów PiS-u. Ludzie dzisiaj przede wszystkim czują narastający gniew. Ja chcę wam powiedzieć, że także wczoraj w Tarnobrzegu czułem nie tylko energię i nadzieję na to, że możliwa jest zmiana, ale czułem też narastający gniew ludzi, którzy każdego dnia, od rana do wieczora, w każdych wiadomościach, w każdym medium, poza pisowskimi mediami, słyszą o tym, jak PiS jest zaradny i nadzwyczajnie kompetentny wtedy, kiedy chodzi o kasę dla nich. O pieniądze dla nich, dla ich rodzin, dla ich partyjnych kumpli. Że wtedy po prostu biją rekordy świata w skuteczności, pomysłowości. Natomiast wtedy, kiedy chodzi o interes narodowy czy interes zwykłych Polek, zwykłych Polaków, to wykazują się kompletną niemotą taką. Mają dwie lewe ręce, nic nie potrafią załatwić, niczego nie potrafią dobrze zorganizować. I przecież dzisiaj już wszyscy czujemy, że za tym stoi nie tylko głupota i niekompetencja, ale też korupcja na niebywałą skalę. Że to są takie cwane gapy. To znaczy, to są naprawdę gapy, kiedy chodzi o interes Polski i prawdziwe rządzenie, ale to są prawdziwe cwaniaki, jeśli chodzi o ich bardzo często brudne i bardzo trywialne interesy. Dlatego bardzo bym chciał, żebyśmy też z całą powagą podeszli, znaczy z optymizmem, bo ludzie potrzebują naszego optymizmu, naszej wiary w zwycięstwo, ale przed nami majówka, ale przed wami to nie oznacza, że to jest czas pikniku. Tak jak 4 czerwca w Warszawie my będziemy szli z dziesiątkami tysięcy Polek i Polaków, czując coraz większy gniew. I ta władza musi też poczuć. I poczuje przed wyborami i w dniu wyborów, że wzbudziła wielki narodowy gniew na ich łajdactwa, na ich nieudolność, na zmarnowane nadzieje i szanse Polek i Polaków w zakładach pracy, w ich domach, na ich polach, w szkołach czy w przychodniach zdrowia. Dniem zapłaty będzie dzień wyborów, o tym jestem przekonany. Dzięki także waszemu wysiłkowi dzień wyborów będzie dniem ich zapłaty za wszystko. Ale my już dziś, jutro, 4 czerwca w Warszawie musimy pokazać całej Polsce i tej władzy, że Polki i Polacy przestali się bać. Nie damy się zaszczyć. Mogą starać się z was, ze mnie, zrobić ściganego, ale dobrze pamiętamy, że ten film się dobrze kończy. I ci, którzy ścigają, będą rozliczeni z każdego zła, które zrobili. Dziękuję bardzo. I proszę, poproszę o głos Joasię Frydrych, panią poseł, Krosno-Podkarpacie.
Szanowny panie premierze, szanowni panowie prezydenci Rzeszowa, mojego Krosna i Mielca, kochani przyjaciele z Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, z całego serca wam dziękuję za ten czas, za te wszystkie spotkania na naszym cudnym Podkarpaciu. Dajecie nam dodatkową siłę, energię i motywację. Jestem wdzięczna również wszystkim tym mieszkańcom Podkarpacia, którzy zaszczycili na naszych spotkaniach. To od was wieje wiatr do zwycięstwa. Szanowni państwo, my tu na Podkarpaciu dość już mamy tej pisowskiej, zakłamanej władzy. Dość już mamy opowieści o naszej Polsce od ludzi z przyklejonymi, cynicznymi uśmiechami. Dość już mamy tych, którzy nasz kraj traktują jako swoją własność, a władzę jako świetny interes. Codziennie widzimy, jak oni bawią się Polską i na niej żerują. Dość już mamy ludzi przelewających na własne konta i na konta swoich politycznych nominatów publiczne pieniądze, nasze wspólne pieniądze. Dość już mamy wreszcie obrzydliwej propagandy i jej funkcjonariuszy, którzy codziennie dzielą Polki i Polaków i szczują jeden na drugiego. Obłuda, ileż cynizmu i pogardy trzeba mieć w sobie, aby cytując klasyka wypowiedzieć słowa ciemny lud to kupi. Obłuda i kłamstwo stała się nieodłącznym atrybutem tej pisowskiej władzy, a na czele rządu stoi człowiek, któremu te kłamstwa udowodniono w sądzie. Człowiek, proszę państwa, całkowicie zależny od swojego pryncypała i mocodawcy z Żoliborza, którego urojenia karmi i posłusznie wciela w życie. Kochani, żyjemy w bardzo trudnych i niebezpiecznych czasach. Tuż za naszą granicą toczy się brutalna wojna rozpętana przez szaleńca, któremu udało się zrealizować ideę władzy absolutnej. Ideę, w której nie istnieją niezależne sądy, a kraj rozkradany jest przez elity władzy. Kraj, w którym ludzie związani z Kremlem pławią się w dostatku, a setki tysięcy poddanych wysyła się na front jako mięso armatnie. W Rosji zrealizowano model jedynie słusznej telewizji i prasy sączącej nienawiść i pogardę. Czyż nie widać podobieństw? Panie premierze, my tutaj na Podkarpaciu głęboko wierzymy w to, że już jesienią po wyborach będziemy znów żyć w Polsce, gdzie szacunek dla prawa i jej obywateli stanie się istotą kierowania państwem. Wierzymy, że będziemy żyć w Polsce uśmiechniętej, pełnej ufności w swoją przyszłość, bo pan, panie premierze, już udowodnił, że taka Polska może być. Panie premierze, jako posłanka ziemi krośnieńskiej przekazuję panu żaglówkę wykonaną przez artystów Krośnieńskiego Centrum Dziedzictwa Szkła jako symbol nadziei i wiary, że jutro naprawdę może być cudowne. Brawo. Panie premierze, niech wiatr zwycięstwa w ten żagiel dmie, a pan u sterów doprowadzi nas do zwycięstwa. Wszystkiego dobrego. I o głos poproszę teraz pana posła Pawła Poncyliusza. Szanowni państwo, Rzeszów to miasto sukcesu, miasto młodości. Tu jak w soczewce widać, jak zmieniła się Polska przez ostatnie 30 lat. To oczywiście zasługa włodarzy miasta. Na ręce pana prezydenta Fiołka składam gratulacje, jak miasto wygląda dziś. To jest również lotnisko. Lotnisko, którego nazwy Amerykanie nie potrafią wymienić, więc nazywają to J-Town, więc lotnisko w Jasionce. My potrafimy to powiedzieć. To jest również sieć dróg. Sieć dróg, która budowana jest tu od kilkunastu lat i dzięki temu Rzeszów jest dostępny i ze wschodu, i z zachodu, i z północy, a możliwe, że z południa Joanna będzie miała szybciej tu dojechać, ale czekamy jeszcze na to. To jest też miejsce uczelni i dużej kultury technicznej. Kultury technicznej, która tworzyła się w Rzeszowie jeszcze za II Rzeczpospolitej. Przetrwała czasy PRL-u, a w III Rzeczpospolitej tak naprawdę dostała szansę na
szybki skok cywilizacyjny w najnowocześniejsze technologie, światowe koncerny branży lotniczej, motoryzacyjnej, chemicznej. Ale ta kultura techniczna również pozwoliła na zbudowanie rodzinnych firm. Pan premier mówił tu przed chwilą o firmie z Ropczyc, ale przecież mamy tu firmy, które produkują światłowód i to polskie firmy. Mamy firmę, która produkuje fotowoltaikę w szybach. Mamy również firmę z oprogramowaniem komputerowym, która konkuruje na wielu rynkach świata. Więc to nie jest tylko kwestia koncernów zagranicznych, które oczywiście dały tutaj dodatkowy rozwój, ale mówimy też o krajowych firmach, ale nie byłoby tego bez tej kultury technicznej, która w Rzeszowie osiadała powoli od czasów Centralnego Okręgu Przemysłowego. No a teraz muszę o zbrojeniówce. Pan premier powiedział, więc podam kilka przykładów. Myślę, że one będą też pokazywały, z jakim poziomem patologii mamy do czynienia w ostatnich latach. Bo oczywiście wszyscy się cieszą dzisiaj z borsuka, z kraba, ale przecież to zasługa rządów koalicji PO-PSL, że te produkty już dzisiaj są gotowe, już dzisiaj mogą wchodzić do służby w polskim wojsku, ale również i dla sił zbrojnych Ukrainy. Centralny Okręg Przemysłowy właśnie w tej dziedzinie zbrojeniówki to fabryki szczególnie w Stalowej Woli i w Nowej Dębie. I one powstawały nie za czasów Kaczyńskiego i Morawieckiego, a za czasów Eligiusza Kwiatkowskiego jeszcze długo przed II wojną światową. Ale teraz trzeba powiedzieć, od czego zaczęła się dobra historia zbrojeniówki. Od decyzji Platformy Obywatelskiej w latach 2014-2015, kiedy powołano Polską Grupę Zbrojeniową. Wtedy skonsolidowano wszystkie zakłady, w tym również te podkarpackie pod jednym brandem, pod jednym parasolem. I ta kondycja Polskiej Grupy Zbrojeniowej była naprawdę niezła. Finansowo stali dobrze. Te wszystkie problemy, które były wcześniej finansowe, zostały rozwiązane. Te firmy naprawdę mogły produkować bez jakich ograniczeń. Nie dość tego, centrala tej spółki w Warszawie liczyła kilkadziesiąt osób, tak żeby po prostu organizować pracę 30 kilku firm. Wtedy też właśnie było dużo projektów zaawansowanych, badawczo-rozwojowych, które za chwilę miały się kończyć uruchamianiem własnych produktów. Podkreślam, własnych. W dużej części niezależnych od komponentów zagranicznych albo w niewielkim stopniu. Mówię tu o moździerzu 120 mm rak, mówię tu o krabie, mówię o wieży bezzałogowej ZSSW-30 czy bojowym wozie piechoty Borsuk. To wszystko są polskie konstrukcje. Naprawdę tu nie musimy się nikogo pytać za granicą, co możemy w tej kwestii zrobić. No ale jesienią 2015 roku MON i PGZ przejmuje pan Antoni Macierewicz, minister ówczesny, z grupą swoich fachowców Misiewiczów. No i zaczęła się karuzela stanowisk i prezesów na niespotykaną skalę. W zarządach spółek zbrojeniowych znaleźli się pieczeniarze polityczni, aptekarz, akwarysta, PR-owcy i cała armia ludzi, którzy nigdy nic ze zbrojeniówką nie mieli wspólnego. Przez 5 lat sześciu prezesów w PGZ-cie, a spółka rokrocznie generowała straty. Czyli zobaczcie, zaczynali z czystą kartą. Praktycznie po roku już były straty. W niektórych latach zobaczycie w bilansach, że jest wynik dodatni, ale tylko dlatego, że posyłano dodatkowe pieniądze z Warszawy, czy to w postaci dotacji, czy w postaci programów badawczo-rozwojowych, czy też w postaci wypłaconych naprzód zaliczek, żeby w ogóle utrzymać sytuację w firmie. Centrala firmy w Warszawie urosła do 400 pracowników. I na tych pracowników musi się składać między innymi Stalowowolska HSW, bo od każdego kontraktu, nawet którym PGZ nie pomagał, trzeba zapłacić parę procent haraczu po to, żeby tych ludzi w PGZ-cie, w centrali utrzymać, często nie mających żadnych kompetencji szczególnych. Nie wiem, czy w tym wszystkim więcej jest ignorancji i niekompetencji, czy chciwości i złodziejstwa, ale prawda jest taka, że jeden z byłych członków PGZ siedział w areszcie śledczym
a ten sam przybytek na kilka miesięcy odwiedził symboliczny pan Misiewicz. Obecnie trudno znaleźć w portfolio polskiej zbrojeniówki nowe programy, tak jak rządy Platformy Obywatelskiej zostawiały te programy badawczo-rozwojowe do dokończenia, do wdrożenia do produkcji, to dziś trudno znaleźć, więc PiS będzie odchodził od władzy, nie zostawiając zbrojeniówce tak naprawdę niczego nowego. Ale co zrobił pan minister Błaszczak? No pan minister Błaszczak zafundował Polsce gorączkę zakupową. Na zasadzie wojna za miedzą, no to trzeba się zbroić. No więc stwierdził, że trzeba kupować za granicą, no bo w Polsce jego współpracownicy za bardzo nie potrafią zorganizować dużej, szybkiej produkcji. Więc bez przetargów, bez porównywania ofert, bez testów, bez jakiejkolwiek polonizacji czy transferu technologicznego kupuje na potęgę za granicą. Mamy kilka lat dzięki wojnie, dzięki armii ukraińskiej, dzięki temu, co się dzieje, mamy kilka lat jako Polska na to, żeby przygotować się do ewentualnego niebezpieczeństwa. Nikomu tego nie życzę, ale kto nie chce mieć wojny, czy chce mieć pokój, musi się szykować do wojny. No więc tymczasem MON nie powiedział, jaką strategię przyjmuje przy okazji zakupów tych tysięcy czołgów, armatochaubic i tak dalej. Czy my się szykujemy na wojnę obronną, czy jednak ofensywną, czyli taką, w której mielibyśmy gdzieś wyjść poza granicę, co byłoby bardzo niebezpieczne. No więc jeszcze trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Nie wiem, czy państwo wiecie, w zeszłym roku odeszło z wojska rekordowo dużo oficerów i podoficerów. I brzmi to jak ponury żart w momencie zapowiedzi władzy o 300-tysięcznej armii, jeśli jednego roku ubywa 10% stanu polskiej armii, odchodzą na emerytury, odchodzą do cywila, a PiS nam mówi o 300-tysięcznej armii, kupuje sprzęt na taką ilość ludzi, tylko nie wiadomo, gdzie ci ludzie mają potem, skąd mają być znalezieni. Same wojska artyleryjskie potrzebują około do 50 000 żołnierzy. Same wojska artyleryjskie. Jeżeli mówimy o tych wszystkich hajmarsach, patriotach, narwiach, krabach, armatochaubicach K9, to wszystko będzie wymagało kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy. Tych żołnierzy nie ma. Nie dość tego, nie ma gdzie ich wyszkolić. No ale potem te lufy, te rakiety będą dumnie się prężyły na tle pana ministra Błaszczaka na kolejnej defiladzie czy na kolejnym pikniku wojskowym. Huta Stalowa Wola, no i ten nieszczęsny krab K9, o którym pan premier Tusk mówił. Wyobraźcie sobie państwo, że zakupiono ponad 200, docelowo ma być 700 sztuk armatochaubic koreańskich K9, no i przyjechały pierwsze. I zaczęto je przeglądać, szykować dla polskiego wojska. Wyobraźcie sobie, że żaden komponent w koreańskiej konstrukcji nie jest lepszy od tego, co opracowali inżynierowie i co rozwinęli inżynierowie w Hucie Stalowej Woli. Żaden. Ale powiem wam więcej. Na przykład pan minister Błaszczak, kupując, mógłbym mówić niestety godzinami, przepraszam panie premierze. Pan premier Błaszczak, kupując te K9, nawet nie zafundował żołnierzom wentylacji i klimatyzacji. Co to oznacza? Ja zapraszam pana ministra Błaszczaka, żeby wsiadł do takiego kraba na kilka godzin w 30-stopniowe słońce, 30-stopniowy upał albo w 20-stopniowy mróz. Nie wytrzymałby tam chwili. To jest problem zakupów versus to, że mamy kraba. I teraz na koniec, co rząd PiS mówi o krabie? Będziemy go jednak produkować. Wyrzuty sumienia. Wstyd tak naprawdę, bo to zakup koreańskiej konstrukcji kanibalizuje kraba. No i teraz jaka jest podpowiedź, gdzie ten krab będzie teraz produkowany? No bo przecież w Hucie Stalowa Wola ma być teraz montowany sprzęt koreański. No więc teraz będą wysyłać kraba do Gliwic i w Gliwicach będzie produkowany. Samo uruchomienie produkcji to jest 2 lata. To jest rozbrajanie tak naprawdę polskiej Polski. To tyle, co chciałem pokazać, w jaki sposób można zmarnować potencjał
który dostaje się po poprzednikach. Ja tyle, a teraz zapraszam moją koleżankę, panią poseł Krystynę Skowrońską. Szanowny panie premierze, panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, senatorowie, panowie prezydenci. Po Poncyliuszu, po Pawle widać, że w Sejmie nie może się wygadać. Terlecki daje 30 sekund. Jak możemy poważnie rozmawiać o Polsce? Chciałabym koleżanki i koledzy, ja zawsze daję radę. Koleżanki i koledzy, chcę powiedzieć, na tych spotkaniach powiedziano nam, co Polaków boli. Co boli ludzi na Podkarpaciu. I tych ludzi na Podkarpaciu bardzo boli, że wczoraj, newsem dnia, był podatek od zrzutki. Jak tak można, że my składamy się na najważniejsze rzeczy dla ludzi, na to, żeby ratować ich zdrowie i życie, a oni od tego chcą wziąć podatek. Poza newsem dotyczącym pana premiera Tuska w zakresie kontraktów Falenty. To skandal. Przecież oni nie widzą rzeczy najważniejszych, które bolą Polaków. Nas na Podkarpaciu, które jesteśmy ambitnym. Widzieliście, jakie są świetne zakłady. Jesteśmy spadkobiercami Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zakłady w Rzeszowie, Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Mielcu i Nowej Dębie. Świetne. Przez Platformę Obywatelską, PSL zrestrukturyzowane. Za to, panie premierze, ludzie nam dziękują. Chcę powiedzieć, ludzie nam dziękują i mówią, no kurczę, byliście tacy skromni. Czego wy nie opowiadaliście, że wybudowaliście i byliście największym placem budowy, budując autostrady? Przecież to był największy plac budowy, a pan premier w Nowej Wsi w 2010 roku powiedział, jesteście gigantem, jesteśmy gigantem. Budujemy najwięcej w Europie. Były drogi lokalne, obwodnice, dworce. Podkarpacie, ale i część tej biedniejszej Polski, która ma niższe dochody, o czym powinna pamiętać i ukłony dla pana premiera, który był w 2008 roku w Rzeszowie. Powiedział, że potrzeba rozwiązać jakiś jeden najważniejszy problem. Udało nam się. Udało zmienić nam się finansowanie, podzielenie pieniędzy w zakresie ochrony zdrowia. Podkarpacie, dziękuję. Jest to kwota od 2009 roku 5,5 miliarda złotych. Wyobrażacie sobie państwo, różnica to kontrakt całego roku na ochronę zdrowia na Podkarpacie. Wyobrażacie sobie, że Podkarpacie nie miałoby pieniędzy na leczenie przez cały rok? Inne regiony również za to ogromnie dziękują. Uczelnie. Rzeszów, miasto ratownik. Dzisiaj z tego jesteśmy dumni za to, że mieszkańcy Rzeszowa, 200-tysięczna społeczność, przyjęła 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Oni przyjechali i spotkali nasze otwarte serca. Podkarpacie naprawdę kocha ludzi, dobrych i ma otwarte serca. Że jesteśmy pracowici i za co dziękuję Podkarpacie, bo my w telewizji nie chwaliliśmy się na każdym kroku, przedszkolem, obwodnicą. Panie premierze, dziękujemy za port lotniczy w Jasionce, który jest dzisiaj rzeczą niezwykle ważną dla bezpieczeństwa Europy i dla nas. To za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Wybudowaliśmy port lotniczy, czyli halę, wybudowaliśmy wieżę, wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy pas startowy. Za co jeszcze Podkarpacie może dziękować? Podkarpacie może dziękować i warto tym wszystkim ludziom, którzy mają ambicje, budują rzeczy super innowacyjne, podziękować za to, że Rzeszów, poza tym, że jest stolicą innowacji, i tutaj się buduje najlepsze i najnowocześniejsze silniki do samolotów. Za to, że za rozwój uczelni wyższych. To my. Rozpoczęliśmy i włożyliśmy znaczące pieniądze dla rozwoju Politechniki, gdzie finansowaliśmy
oddział kształcenia, ośrodek kształcenia lotniczego. Ale tu również uruchomiono wydział lekarski. To są rzeczy niezwykle ważne. Czy Polacy mają ambicje? Tak. My mamy ambicje i na Podkarpaciu to widać. I dlatego nie możemy i nie możemy pogodzić się, że ten rząd, tak jak my wszyscy tu jesteśmy, nikt z nas się nie zgadza na to, żeby za praworządność zapłacono 2,5 miliarda. Sami państwo, w każdym społeczności policzcie sobie, jak to ogromne są pieniądze. Na to nie możemy się zgodzić. My chcemy pieniędzy europejskich, bo one nam się należą. Środki z KPO, środki z nowej perspektywy. Obiecano i co? Na obiecankach pozostało. Ale swoim dają. Pamiętacie film Sami Swoi? Śmialiśmy się z tego. Ale oni sami dla swoich, a z tego już się śmiać nie można. Namawiam was wszystkich, nas wszystkich i dziękuję tym wszystkim, którzy z nami się spotykali na tych wszystkich otwartych spotkaniach środowiskowych i otwartych w każdym środowisku. Szczególnie panie premierze, dziękuję za spotkanie w Tarnobrzegu. Moje z tego powodu było skromniejsze, bo Mielec leży blisko Tarnobrzega. Ale my wszyscy, jak jesteśmy posłowie i senatorowie Platformy Obywatelskiej, nam na tym zależy. A ludziom na Podkarpaciu na tym zależy szczególnie, bo nasze średnie wynagrodzenie jest najniższe w kraju. Na tym, żeby pieniądze trafiły. Żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy nie bali się jeden drugiego, żeby zakłady nie plajtowały. To jest nasze hasło. I determinacji, jak pytano się nas na spotkaniach, czy jest dużo. Tak, w nas jest dużo determinacji. To pokazuje w posłach Platformy Obywatelskiej, w senatorach Platformy Obywatelskiej jest dużo determinacji. Ale w naszych przyjaciołach, w naszych środowiskach, gdzie dzielą pisowskie pieniądze tylko dla swoich, no przecież to są prezydenci i oni z tych naborów nie dostali pieniędzy. Tylko jeden, który był dzielony w zależności od wysokości inwestycji. A tak, pieniądze idą dla swoich. Dlatego to wydarzenie, to, że jesteśmy dzisiaj razem w gronie, dziękując raz jeszcze panie premierze, panie przewodniczący, koleżanki i koledzy i wszyscy szanowni goście, bardzo, bardzo dziękuję wam za to spotkanie. My będziemy o tym mówić. Daliście nam wiarę. Dzięki za te spotkania. I przepraszam, że lekko dłużej, ale Terlecki mnie zawsze blokuje. A teraz pan poseł Marek Rząsa. Dzień dobry państwu. Panie premierze, panowie przewodniczący klubu regionu, panowie prezydenci, koleżanki i koledzy. Jako mieszkaniec Przemyśla witam was w moim rodzinnym mieście Rzeszowie, tu na Podkarpaciu, miejsce, które od 66 lat nazywam swoim domem. To miejsce będzie domem, jest i będzie domem dla moich dzieci, moich wnuków, niezależnie od tego, gdzie się teraz znajdują. To miejsce postrzegane pozornie jako bardzo spokojne, leżące na uboczu ważnych wydarzeń. Ale to tylko pozory, nie dajcie się tym zwieść. To bardzo ważne miejsce, a co ważniejsze, mieszkają tutaj ludzie bardzo odważni, gotowi do podjęcia ciężkiej walki i do osiągnięcia zwycięstwa. Mamy w sobie, tu na Podkarpaciu, mamy w sobie geny ciężkiej pracy i zwycięstwa. To w moim kochanym Przemyślu, w Medyce, w Korczowej, w Rzeszowie, w miastach ratownikach, w Przemyślu i Rzeszowie rozpoczęła się bezprecedensowa pomoc dla naszych ukraińskich braci. To tutaj zjeżdżały się telewizje z całego świata, by pokazywać solidarność Polaków, wielkie serce, ale również pokazywali nadzieję tych uciekających Ukraińców, że jeszcze jest szansa na lepsze życie. Słowo solidarność, słowo tak ważne dla każdego Polaka, tu na Podkarpaciu rok temu nabrało innego znaczenia. Znowu byliśmy razem, jeden obok drugiego, nigdy zaś jeden przeciw drugiemu. Mówię o tym dlatego, żebyście wiedzieli, że tu na Podkarpaciu nigdy nie tracimy nadziei i zawsze walczymy do końca o najwyższe cele. Przyszłość Polski i po części przyszłość Europy leży w najbliższych wyborach, leży przy urnach wyborczych. Nic nie przyjdzie nam za darmo i my musimy być przygotowani na najtrudniejsze wyzwania. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że lepiej być wojownikiem w ogrodzie, niż ogrodnikiem na wojnie.
I ja cię was wszystkich proszę, bądźcie wojownikami w naszym ogrodzie. Walczcie, walczcie o Przemyśl, walczcie o Podkarpacie, walczcie o Polskę, walczcie o każdy głos. O tym głosie na końcu powiem, bo mnie pan premier zainspirował. Bierzemy pod uwagę, że wszystko nie pójdzie nam tutaj łatwo na Podkarpaciu. I tutaj na Podkarpaciu nie trzeba nas do tego przekonywać. Czeka nas setki bardzo trudnych spotkań. Tysiące nienawistnych spojrzeń, czasami wyzwisk, nieprzychylność mediów. Ale my musimy być na to przygotowani i my musimy być na to uodpornieni. My tu na Podkarpaciu jesteśmy. Jeżeli w to uwierzymy, droga do zwycięstwa będzie na wyciągnięcie ręki. I nie dajmy się zastraszyć. Bo jak się damy zastraszyć, jak oni nas próbują stłamsić, to wtedy przegramy. Będziemy ogrodnikami na wojnie we wrogim dla nas środowisku. Ale strach, podobnie jak ograniczenia, są tylko zwykłą iluzją. Dlatego wiara każdego z nas w zwycięstwo jest jego kluczem. Zapytacie, czy ja w to wierzę. No przywitałem was, mówiąc, że witam was we własnym domu. Czy nie mógłbym walczyć o własny dom i czy nie wierzyłbym, że ja go jestem w stanie uratować? Ja w to wierzę, że go uratuję. Idźmy na ten bój wszyscy razem, ramię w ramię. I uwierzmy z całego serca, że wygramy te wybory, bo mamy w sobie gen zwycięstwa. I na koniec ten jeden głos. Jeden z amerykańskich koszykarzy, członek, jeden chyba z najlepszej w historii drużyny Chicago Bulls, powiedział kiedyś w wywiadzie telewizyjnym tak. Do końca życia będę pamiętał tę magiczną noc, kiedy Michael Jordan i ja rzuciliśmy 73 punkty. Michael 72, ja 1. Ale proszę się nie śmiać, ta anegdota ma koniec. Chicago Bulls wygrało jednym punktem. I to jest najważniejsze. I o ten jeden punkt walczmy. Pan premier niedawno obchodził swoje równe 66. urodziny. Wczoraj dmuchał świeczkę, miał życzenie. Ja jestem tym szczęściarzem, że jestem równolatkiem pana premiera. W październiku, w miesiącu wyborów, też skończę 66 lat. I też tak, wczoraj mówiłem do pana premiera, że razem mamy 132. Premier popatrzył na mnie, faktycznie, ty 100, ja 32. I tak niech zostanie. Mam tylko jedno życzenie, kochani, mam tylko jedno życzenie. Wygrajmy te wybory. Do boju, po zwycięstwo. Przepraszam, pani Elżbieta Łukaciejewska, posłanka do Europarlamentu. Dzień dobry, witam was. Bardzo gorąco widzicie, nadziei, wiary, siły, pasji, energii nam nie brakuje. I zgadzam się z panem premierem. Jeżeli wierzysz w siebie, jeżeli masz wiedzę, odwagę i stajesz mocno do boju, nawet jeżeli nikt ci nie daje szansy, jesteś w stanie wygrać, a ja jestem tego najlepszym przykładem. Kochani, dziękuję wam. Dołączam się do tych życzeń i podziękować, że jesteście na Podkarpaciu, bo wasza energia, siła, spotkania dają też nadzieję Polakom, mieszkańcom Podkarpacia, bo tu żyją wspaniali ludzie, ale często niestety są zastraszani. To jest przerażające. Ile ludzi, od ilu osób ja słyszę, przyszedłbym na spotkanie, ale oni mi grożą, że stracę pracę, że moja córka, mój syn straci pracę. Nigdy do tej pory, proszę państwa, nie było. Ale też jeżdżąc po Podkarpaciu, widzicie, jakie ono jest piękne. Każdy z was mówił, jaki piękny jest Rzeszów, Sanok, Tarnobrzeg, Przemyśl, Krosno, każde miasto, proszę państwa. I w każdym tym mieście podczas rządów Platformy i PSL-u daliśmy cegiełkę do rozwoju. Siedzący tu panowie prezydenci, panowie wójtowie poświadczą, że za naszych czasów rozwój, środki szły tam, gdzie były dobre projekty, a nie tam, gdzie jest nasz znajomy. Dzisiaj dobry projekt przegrywa z kolegą pisowskiego nominanta. To jest przerażające i tak nie powinno nigdy być. Proszę państwa, nie ma zgody, hańba. Nie, proszę państwa, moi koledzy i koleżanki mówili o tych wielu miejscach, wspaniałych inwestycjach, które wpłynęły na rozwój Podkarpacia i które dzisiaj powodują, że Rzeszów, lotnisko jest bardzo ważnym miejscem na mapie tej wojskowej, wspierania Ukrainy. Proszę państwa, ale ja chcę powiedzieć jedno. PiS
niszczy dzisiaj, o kłamstwach, o kolesiostwie, o tym wszystkim my wszystko wiemy, ale też powtarzajmy to ciągle, bo ludzie do ludzi pod strzechy muszą wiedzieć, tak, wszyscy muszą wiedzieć, że oni niszczą Polskę, blokują rozwój Polski, niszczą szansę młodego pokolenia, bo to, co robi Czarnek, skazuje nasze dzieci na niebyt, na to, że nie będą konkurencyjne w nowoczesnym, innowacyjnym, europejskim świecie. To jest skandal, bo to jest przyszłość następnych pokoleń. Proszę Państwa, była mowa o firmach, o przedsiębiorstwach, o tym, że mogą się zamknąć, bo nie dają rady. Przecież środki z KPO, które PiS blokuje, miały pomóc odbudować gospodarkę po COVID-zie. 265 miliardów blokowane. Środki ze spójności, 345 miliardów złotych mogą być zagrożone. Proszę Państwa, niedawno PiS głosował przeciwko 115 miliardów z Funduszu Społecznego na kwestie klimatyczne, a także przeciwko o zwiększenie 15 miliardów środków na cele modernizacyjne dla polskiej energetyki, dla ciepłownictwa i dla polskich przedsiębiorców. I proszę Państwa, politycy PiS-u mówią często: Polska, jaki osiągnęliśmy poziom, jak wspaniale, jaką pozycję mamy w Polsce. Tak, proszę Państwa, najwyższa inflacja w Europie, najwyższe ceny energii w Europie, najwyższe oprocentowanie kredytów mieszkaniowych w Europie, najbardziej rozpasany rząd. Spośród 27 krajów w Unii Europejskiej rząd PiS-u ma najwięcej ministrów, wiceministrów i całe otoczenie, które nosi teczki za różnymi nominantami. Karuzela stanowisk, proszę Państwa, Stalowa Wola, Autosan. W ciągu 7 lat 6 prezesów. To jest jakieś szaleństwo. Szaleństwo drenowania pieniędzy z kieszeni podatników. Proszę Państwa, najwięcej afer. Afer, które wszyscy, gdzie jeździmy na spotkania. Także wczoraj zaczęłam od Rzeszowa, potem Lesko, Sanok. Wszędzie pytali o rozliczenia. Ludzie nie zgadzają się już na żadną grubą kreskę. Winni muszą siedzieć i my musimy to im obiecać i to, panie premierze, obiecujemy. Proszę Państwa, i na koniec, to będą najważniejsze wybory po 1989 roku. I tak jak wtedy, tak dzisiaj musimy tych wyborów pilnować, żeby nie ukradli nam tych wyborów, nie ukradli Polski, nie ukradli naszej szansy i naszej przyszłości, naszej i naszych dzieciach. To będą wybory o dwóch Polskach. Polsce w Unii Europejskiej, Polsce rozwoju, demokracji, szacunku, Polsce prawa, Polsce uśmiechniętej, Polsce szans i Polsce, która będzie wyprowadzona poza Unię Europejską, Polsce, gdzie będą wzrastali oligarchowie i będzie pełzająca dyktatura. Chcemy Polski przyszłości, rozwoju i apeluję do mieszkańców Polski Podkarpacia. Zagłosujmy za taką Polską, zagłosujmy za Koalicją Obywatelską. Dziękuję. Zwyciężymy! Proszę Państwa, zapraszam przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Zdzisława Gawlika. Zdzisław, proszę. Przepraszam, już tak się zapraszam na pana przewodniczącego. Zdzisław Gawlik, przewodniczący regionu podkarpackiego Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo, także nie pretenduję tak wysoko i tak daleko, także zresztą po prostu znam swoje miejsce w szeregu, także każdy nosi jakąś buławę, także tylko w każdym wieku moja historia z partią rozpoczęła się tak daleko późno, ale nie chciałbym do tego wracać. Ja, panie premierze, panie przewodniczący, szanowni państwo posłowie, senatorowie, szanowni państwo prezydenci, szanowni państwo samorządowcy, szanowni państwo radni, moi koledzy z Podkarpacia, zarządu. Chciałem nisko się pokłonić każdemu, kto dzisiaj przyjął zaproszenie na nasze spotkanie. Chciałem podziękować panu premierowi, wszystkim państwu senatorom,
posłom, że jesteście na Podkarpaciu, że zechcieliście przyjąć zaproszenie i w tym regionie jesteście. Chciałem podziękować również, a może przede wszystkim mieszkańcom Podkarpacia, którzy przyjęli zaproszenie do tej rozmowy o dużej i małej polityce. Bo ja nawiążę do jednego, do tej wypowiedzi, która przeplatała się tutaj w wypowiedziach, począwszy od wypowiedzi pana premiera, że trzeba mieć dużą odwagę. Na Podkarpaciu, żeby wziąć udział w takim spotkaniu, trzeba mieć naprawdę dużą odwagę. I dwa fakty. Z ostatniej niedzieli mamy spotkanie partyjne, bo takie organizujemy w Woguchwale. Jeden z uczestników tego spotkania mówi tak, no przepraszam, że jest nas tak mało, bo władza regionalna zakomunikowała nam wszystkim, że będą monitorować, kto w takim spotkaniu będzie brał udział i musi mieć świadomość konsekwencji udziału w takim spotkaniu. I drugi przykład. Członka Platformy, który gdzieś na spacerze kiedyś zabłądził przed jednym z sądów podkarpackich i stanął w obronie tego sądu. Następnego dnia jego żona, pracownica Urzędu Marszałkowskiego, została zaproszona do pana marszałka i okazał jej zdjęcie męża, który akurat gdzieś przed tym sądem był, i niech się mąż zastanowi, czy pani ma pracować jeszcze, czy pani przestanie pracować. My z taką sytuacją mamy do czynienia, ale to wcale nie oznacza, że mamy stać na uboczu, mamy nie pracować. Uważam, że ta praca wykonana przez państwa wczoraj, ta praca, która wykonywana jest z poziomu samorządu, ona przyniesie sukces. Ja wierzę w to, że Platforma wygra najbliższe wybory, a Podkarpacie będzie skutecznie kontrybuować w tym wyniku. Że będziemy, przyniesiemy znacznie więcej korzyści niż dotąd Podkarpacie przynosiło, jeżeli chodzi o wynik Platformy Obywatelskiej. W czym ta moja wiara, na czym ta moja wiara się opiera po prostu i również odwołam się do pewnych faktów, które mają z którymi mamy do czynienia. Od marca tego roku na początek na terenie dwóch powiatów, poszczególnych gminach odbywamy takie spotkanie z mieszkańcami. Oczywiście liczba uczestników tych spotkań jest różna. Od 30 do 50 nawet tych ludzi, tych mieszkańców na terenie, na tych spotkaniach się pojawia. I co ja zauważyłem, co ja usłyszałem? W poprzednią niedzielę spotkanie odbywało się w Tyczenie i podszedł pan, kiedyś członek Platformy Obywatelskiej, ja go osobiście nie znałem, z jakichś powodów gdzieś się zawieruszył i nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej dzisiaj, ale mówi tak, przepraszam pana, czy ja mogę w najbliższych wyborach samorządowych wystartować na burmistrza tego Tyczyna, środowisko jest jakie jest, i pod komitetem Platformy Obywatelskiej, on nie szuka czegoś innego, mówi, ja chcę otwarcie, z otwartą przyłbicą pokazać, że jednak mimo wszystko ta Platforma dla mnie jest ważna. Jest to przedsiębiorca, który ma odwagę stawić czoło w trudnym terenie, tym, który w otoczeniu jego dzisiaj są i rządzą. Drugi przykład. Na spotkaniu w Boguchwale w poprzednią niedzielę pojawia się pan, który wstaje, no już w pewnym wieku, jakby sam o sobie mówi emeryt, który mówi tak, 3 miesiące temu przystąpiłem do Platformy Obywatelskiej. Mówi, byłem działaczem związkowym, zakładałem Solidarność i jest to moja pierwsza partia. I ja czuję potrzebę, żeby po stronie Platformy stanąć i żeby walczyć o tę lepszą przyszłość mojej małej i dużej ojczyzny. I trzeci przykład, wczorajsze spotkanie, być może dla wielu mało ważne. Spotkanie w Gnojnicy otwarte, które było. Na tym spotkaniu w Gnojnicy, wieś w powiecie Robczycko-Sędziszowskim, pojawiło się prawie 40 osób. A dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że w ostatnich wyborach do parlamentu w tej miejscowości na listę Koalicji Obywatelskiej wtedy zagłosowało mniej osób niż palców jednej ręki. Ja nie twierdzę, że cała 40 zagłosuje na kandydatów Platformy, ale to pokazuje, że no to już nie ma takiego obciachu rozmawiania z ludźmi Platformy, ale równocześnie jest to pewien jak gdyby nakaz nasz, członków Platformy, że musimy pójść i być w każdej gminie. Ja mam nadzieję i marzę o tym, że na pana premiera, na taki zespół znakomitych posłów, senatorów, będziemy czekać krócej niż rok, że jeszcze przed wyborami samorządowymi, wyborami parlamentarnymi państwo na Podkarpacie zagościcie. Bo jest to, przekazuję to jako życzenie tych, którzy w tych spotkaniach sobotnio-niedzielnych uczestniczą, którzy oczekują, żeby tej obecności pana premiera na Podkarpaciu było więcej. Także dziękuję za już i proszę o jeszcze.
Dlaczego uważam, że my te wybory najbliższe wygramy? Obecność panów prezydentów Mielca, Krosna, Rzeszowa świadczy o tym, że są ludzie, którzy uznali za zasadne, nawet nie będąc jeszcze członkami Platformy, zaangażować się w projekt najbliższych wyborów parlamentarnych. Bo mnie dźwięczą w uszach słowa wypowiedziane w czasie naszego seminarium na 20-lecie o bezpośrednich wyborów samorządowych, które wypowiadał pan prezydent Jacek Wiśniewski, że mówi tak, możemy zostać w domu, możemy stać z boku, ale następnych wyborów do parlamentu wolnych nie będzie i następnego seminarium poświęconego bezpośrednim wyborom samorządowym też nie będzie. To świadczy o tym, jaka jest skala tych najbliższych wyborów. I to zaangażowanie samorządowców, wczoraj jak słyszę, na spotkaniu otwartym z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej, było ponad 27 samorządowców podkarpackich. Być może dla wielu to jest liczba nic nieznacząca, nic nie mówiąca, ale chcę powiedzieć, że członkiem Platformy Obywatelskiej wybranym w bezpośrednich wyborach jest jeden burmistrz, pan Adam Woś. Ja chciałbym, żeby wszyscy byli również po prostu tymi członkami Platformy, ale nawet jak się cieszę z jednego, to się cieszę z tego, że panowie prezydenci, panowie wójtowie, panowie burmistrzowie jesteście razem i służycie nam pomocą. I ci, którzy tutaj są i tych, którzy nie ma, bo ja tutaj sporo o Ropczycach się pan premier mówił, ale my mamy znakomitą współpracę z burmistrzem Ropczyc, mimo że nie jest członkiem Platformy, ale współpracuje z nami zawsze i służy pomocą. I skąd ta wiara jeszcze, że może lepiej być i wygramy? Ta współpraca z przedsiębiorcami. Naprawdę, ja im wszystkim dziękuję za wszelką pomoc, którą w ostatnim czasie nam okazują. To pokazuje, że ludzie się otworzyli na Platformę Obywatelską i to jak gdyby potwierdza moją wiarę w to, że najbliższe wybory uda się wygrać. Ja wiem, że nie będzie łatwo, bo ci, którzy rządzą, będą bronić pieniędzy, będą bronić swojego bezpieczeństwa, będą bronić swojej władzy również. I nie cofną się przed niczym, żeby atakować każdego. Trzeba ludzi odważnych, trzeba tej wiary w to, że te wybory najbliższe są do wygrania. Ja bardzo dziękuję raz jeszcze wszystkim panu premierowi i wszystkim państwu, że zechcieli państwo być na Podkarpaciu, że zechcieli państwo rozmawiać z mieszkańcami Podkarpacia o tej dużej i małej polityce. Obecność tych ludzi na tych spotkaniach, skala i intensywność na pewno różna potwierdza, że taka potrzeba jest bardzo duża. Bardzo dziękuję wszystkim państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, koleżanki i koledzy, zamykamy posiedzenie Klubu Koalicji Obywatelskiej na Podkarpaciu. Do zobaczenia tym razem na dodatkowym posiedzeniu Sejmu, a później w kolejnych regionach. Dziękuję przewodniczącemu regionu, dziękuję wam wszystkim. No i tak jak powiedzieliśmy, do roboty.